Opieka wytchnieniowa to możliwość oddania pod opiekę niepełnosprawnego w przypadku, gdy matka musi położyć się do szpitala lub zwyczajnie odpocząć. Z takiej opieki można korzystać w Białymstoku, bo przy ulicy Malmeda powstało mieszkanie wytchnieniowe. Prowadzi je fundacja Oswoić Świat. Mieszkanie wytchnieniowe to forma mieszkalnictwa wspieranego dla osób niepełnosprawnych, a chodzi o to, by odciążyć rodziców osób niepełnosprawnych od sprawowania opieki nad dziećmi, głównie autystycznymi, w momencie, gdy pojawią się sytuacje losowe. Rodzice, opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy zajmują się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi, dorosłymi dziećmi, w jakiś sposób jednak przez 24 godziny sprawują tą opiekę. I pomysł zrodził się po prostu z potrzeby. Dlatego, że do tej pory nie było żadnych form tego rodzaju pomocy dla tych rodzin. Opiekunowie i lokatorzy mają do dyspozycji 60 metrów kwadratowych. W mieszkaniu są 3 pokoje, kuchnia i sanitariaty. Rodzice mają możliwość oddania pod opiekę niepełnosprawnych dzieci również w weekendy. Osoby przebywające w mieszkaniu wytchnieniowym mają całodobową opiekę profesjonalnych opiekunów. Dać możliwość tym rodzinom spędzenia choć odrobiny wolnego czasu i zabezpieczyć jak gdyby siebie, swoje zdrowie czy swoje potrzeby, na które do tej pory nie mieli takiej możliwości. Aby skorzystać z oferty mieszkania wytchnieniowego, opiekunowie osób niepełnosprawnych powinni z wyprzedzeniem zgłosić się do fundacji i wypełnić ankietę. W mieszkaniu osoba niepełnosprawna może przebywać do 3 tygodni. Pieniądze na ten cel, 130 tysięcy złotych, przekazało miasto Białystok. Wojciech Stepaniuk, Obiektyw.